Pierwsze pytanie od pana Macieja. Czy czuje się pan gwiazdą Podbeskidzia Bielsko-Biała? Zdecydowanie nie czuję się gwiazdą. Gwiazdy są na niebie, a ja jestem tylko piłkarzem. A czujesz się liderem? Chciałbym nim być, a jeżeli ktoś tak mnie ocenia, to się bardzo cieszę. Pan Łukasz pyta, kto spośród młodych zawodników Podbeskidzia ma pana zdaniem największy potencjał? Myślę, że Adam Deja, który dysponuje naprawdę dobrym potencjałem i myślę, że będzie klasowym zawodnikiem kiedyś. Ma szansę na występ w reprezentacji, twoim zdaniem? Każdy ma szansę od nas drużyny. Każdy zawodnik w Ekstraklasie ma szansę na to, żeby zagrać w reprezentacji, więc jak najbardziej. A to jest właśnie twoje największe marzenie? Gra w reprezentacji Polski? Myślę, że tak. Myślę, że to by było moje... To było spełnienie jedno z moich marzeń. Wolałbyś zagrać w reprezentacji Polski niż w Lidze Mistrzów z polskim klubem? Ciężkie pomidor może. Pytanie od pana Darka. Czy ma pan jakiś cel minimum na ten sezon, jeżeli chodzi o liczbę zdobytych bramek? No, chciałem, żeby była to liczba dwucyfrowa i fajnie by było, gdyby tak się stało. Będę się starał z całych sił. Korona Króla Strzelców jeszcze w zasięgu, czy już Myślę, raczej? Że Nikolić tak bardzo odjechał, że będzie bardzo ciężko. A są jeszcze inni kandydaci, którzy są nieco bliżej do niego. A według ciebie to właśnie Nikolić jest w tej chwili najlepszym napastnikiem w polskiej lidze? Patrząc na bramki, na pewno. I nie ma tutaj dyskusji. Strzelił 19 bramek i szacunek. Gra w Legii, ok, ale też wykorzystuje sytuację, nieraz mając pół w meczu. Pan Rafał pyta, na jakiej pozycji zaczynał pan grać w piłkę? Ja może dopowiem, zawsze marzyłeś, żeby być napastnikiem? Zawsze chciałem strzelać bramki. Więc zaczynałem na ataku i na razie się tego trzymam. I ostatnie pytanie od pani Agaty. Skąd miłość do psów i która rasa jest pana ulubioną? Miłość od psów, do psów. Miałem psa, jak byłem mały. Później wyjechałem do Francji. Pies został w Polsce, poszedłem na swoje i gdzieś tam narzeczona namówiła mnie na psa, choć bardzo się obawiałem mojego trybu życia i posiadania psa, ale jakoś powiedziałem ok, spróbujmy. No i to była miłość od pierwszego wejrzenia, myślę, że większa niż do mojej narzeczonej.